trosce o zdrowie. Złote myśli kulinarne siostry Anny. Chcesz być zdrowy, szczupły, szczęśliwy w życiu, zadowolony z siebie, rodziny i świata, jedz zdrowo i rozsądnie. Żyjemy w kraju, gdzie przez ponad pół roku jest zimno. Jedzmy dania tłuste, takie jak smalec, boczek, golonka, galaretka, zimne nóżki oraz zupy. Szczególnie zimą zapotrzebowanie organizmu na te wszystkie potrawy jest ogromne. Zwłaszcza płuca potrzebują energii z tłustych potraw. Warzywa i owoce zimą dają niewiele energii, bo wychładzają organizm. Jedzmy je zatem latem. Jedz połowę tego, co jesz, a nie będziesz nigdy gruby. O ruchu. Uprawiaj sport, spaceruj, korzystaj z masażu, jak jeść. Każdy produkt powinien być jedzony pojedynczo, jedno po drugim, oddzielnie wędlina, jajko, oddzielnie chleb z masłem. Piętrowe kanapki nie są zdrowe. Nie łącz tłuszczów z węglowodanami, czyli na przykład słodyczami. Gdy jemy golonkę, boczek i tym podobne. Nie wolno jeść ciasta, a nawet słodzić herbaty czy kawy. Unikajmy w ten sposób szkodliwego cholesterolu. Jedząc słodycze, po obiedzie bez wątpienia nie utrzymasz smukłej sylwetki. Nie jedz szybko. Połykając małe kęsy i długo żując mniej zjadamy, nasycamy żołądek mniejszą ilością pokarmu. Jedząc nie popijaj. Nie obiadaj się na noc. Dekoruj posiłki. Podawaj pięknie je, ozdobiając, aby pobudzić apetyt. Nasz mózg odbiera to, co zjedliśmy po 7 minutach, dlatego nie spieszymy się podczas posiłku, bo często nawet nie wiemy, co jedliśmy. Jedzmy w miłej, rodzinnej atmosferze bez stresów i kłótni. Życie szybko mija, ciesz się, żyj dla innych.